Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy Jezus wyrzucał złego ducha, niektórzy z tłumu rzekli: przez Belzebuba, władcę złych duchów, wyrzuca złe duchy. Inni zaś, chcąc go wystawić na próbę, domagali się od niego znaku z nieba. On jednak, znając ich myśli, rzekł do nich: każde królestwo wewnętrznie skłócone pustoszeje i dom na dom się wali. Jeśli więc i szatan sam z sobą jest skłócony, jakże się ostoi jego królestwo? Mówicie bowiem, że ja przez Belzebuba wyrzucam złe duchy. Lecz jeśli ja przez Belzebuba wyrzucam złe duchy, to przez kogo je wyrzucają wasi synowie? Dlatego oni będą waszymi sędziami. A jeśli ja palcem Bożym wyrzucam złe duchy, to istotnie przyszło już do was Królestwo Boże. Gdy mocarz uzbrojony strzeże swego dworu, bezpieczne jest jego mienie. Lecz gdy mocniejszy od niego nadejdzie i pokona go, zabierze wszystką broń jego, na której polegał, i łupy jego rozda. Kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie, a kto nie zbiera ze mną, rozprasza. Gdy duch nieczysty opuści człowieka, błąka się po miejscach bezwodnych, szukając spoczynku. A gdy go nie znajduje, mówi: wrócę do swego domu, skąd wyszedłem. Przychodzi i zastaje go wymiecionym i przyozdobionym. Wtedy idzie i bierze 7 innych duchów, złośliwszych niż on sam. Wchodzą i mieszkają tam. I staje się późniejszy stan owego człowieka gorszy niż poprzedni. Jezus jest oskarżany za współpracę ze złym duchem. I to ewidentne dobro można wyjaśnić na niekorzyść czyniącego to dobro. Czyniący dobro musi tłumaczyć się, że nie jest demonem. Jezus musi się tłumaczyć, że on nie współpracuje z diabłem. Podejrzliwość i nieufność to metoda działania złego ducha. I niewidzenie tego, co wydaje się być oczywiste, ujawnia wewnętrzny konflikt, w jakim człowiek się znajduje. Konflikt, którego on nie stara się uzdrowić prawdą, pustoszy jego wnętrze. Zobaczmy, że Żydzi słuchają Jezusa, ale nie wierzą Jemu. Słowa Jezusa są prawdą. Gdyby je przyjęli, oczyściliby się z podejrzliwości. To jest bardzo prosta droga do uwolnienia się od tego, co jest jakby ścianą uniemożliwiającą spotkanie z Panem. Będąc skłóconym z samym sobą, a także z Bogiem, człowiek rozwija w sobie myślenie, które utrudnia zobaczenie dobra i prawdy, wydarzenia, których doświadcza. Zauważmy, że niektórzy nawet to, co najświętsze, najpiękniejsze, interpretują opacznie, na niekorzyść. Ty czego innego chciałeś? Już ja wiem, o czym ty pomyślałeś. Ty nie myślisz tak, jak mówisz. Ty chcesz czego innego, niż robisz. Prawda? Podejrzliwość, nieufność, wmawianie człowiekowi złych intencji, złych zamiarów. Wyrzucanie szatana z opętanych wskazuje na przyjście Królestwa Bożego. To jeden z podstawowych znaków mówiących o królowaniu Jezusa. Kłamstwo węża w raju było oskarżaniem Boga. I to była bezpośrednia przyczyna upadku człowieka. Szatan przekonywał, że dobro jest złem, a zło jest dobrem. Zwróćmy uwagę, czy nie ma w nas podejrzliwości, bo podejrzliwość jest w sposób perfidny wchodzeniem złego ducha w nasze życie. Pierwsi rodzice pozwolili na wprowadzenie takiego zamieszania, na poróżnienie ich z Bogiem. I podobną rolę odgrywają oskarżający Jezusa. Niektóre osoby podejrzewają Pana Boga. Wmawiają Panu Bogu to, na co Boga nie stać. Na przykład, Bóg mnie nie kocha. Ja mówię, ale
Bóg z natury, Bóg jest miłością. Bóg nie może nie kochać. Bóg jest wolny od nienawiści. Nie wierzą. Bóg mnie nie kocha, Bóg mnie zostawił. W Nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy. Gdyby Bóg nas zostawił, przyjmijmy, obrócilibyśmy się w nicość. My nie istniejemy bez Jego tchnienia, bez Jego obecności. My żyjemy w Nim, a Bóg żyje w nas. Niedowierzanie. Sprawy mają się inaczej. Wprowadzają zamieszanie przez wprowadzenie do rozmowy kłamstwa. Bo tam, gdzie jest podejrzliwość, tam jest również kłamstwo. Szatan często wypełnia swoją misję przez ludzi żyjących w stanie wewnętrznego zamieszania, skłócenia, nieprawdy. I zobaczmy, z takimi ludźmi my nie możemy się porozumieć, ale my się źle czujemy. Ludzie, którzy kłamią, oszukują, podejrzewają, czujemy się jakby zarażeni, skażeni, brudni. Jezus jest oskarżany o współpracę ze złym duchem. Wszędzie tam, gdzie jest najwyższe dobro, pojawia się największe zło. Nie wolno o tym pamiętać. Bóg działa w naszym życiu, ale w naszym życiu nieoddzielnie Panu Bogu towarzyszy szatan, przez którego my jesteśmy doświadczani.